skona, powrócę do Ciebie w Twoje ramiona. Zagubiony na północy morza mgieł tajemnicy, niepokój przyniosła noc, siostra zimnej obietnicy, wiosę ruch, nadziei, głos. Nieme w białej ciszy, ponury nieba dzień, gasi promień. Romuald Koperski, Ocean Niespokojny, część pierwsza. Czyta Dar I Już. Ocean wcale niespokojny. To, co otrzymujesz, osiągając cel, nie jest nawet w przybliżeniu tak ważne jak to, czym się stajesz w procesie dążenia do niego. Rozdział pierwszy. Można się tu usmażyć, odwodnić, utopić, być zjedzonym przez rekiny lub oszaleć. Wybór naprawdę duży i potworny. To najbardziej odludne miejsce na naszej planecie. To miejsce, gdzie każdy przeżyty przez człowieka dzień jest prezentem od natury, a nie czymś jemu należnym. Ocean nie zna litości. Tu każda pomyłka okazać się może ostatnią. Trzeba wiele umiejętności i wytrwałości, aby przetrwać w tym groźnym, niewybaczających błędów środowisku. Trudno tu o wodę pitną, podstawę naszej egzystencji. Rozbitek ma tu niewielkie szanse przeżycia, choćby dlatego, że z natury jesteśmy istotami lądowymi. Ocean spokojny jest największym z wszystkich oceanów. Jest budzącą strach potęgą, groźny, nieprzewidywalny, prawie nieznany. Rejs łodzią wiosłową przez północny Pacyfik jest dla filozofii i psychiki człowieka wyzwaniem wręcz niewyobrażalnym. Nie wiem, do czego można go porównać. Tylko dwoje ludzi na świecie zdołało solo pokonać tę niezwykle trudną oceaniczną trasę, gdy dla porównania pasatowe autostrady Oceanu Atlantyckiego przewiosłowało już kilkuset wioślarzy. Trasę przez północny Pacyfik określa się często Mount Everestem wioślarstwa oceanicznego, choć to tylko medialne porównanie, bowiem nijak nie mają się do siebie oba wyczyny. Rejs przez Pacyfik to oceaniczny off-road w najbardziej ekstremalnym wydaniu. Nie można tu rozbić obozu albo przeczekać niepogodę. Pewne jest jedno – nieuchronność zdarzeń. Na przekór wszystkiemu, może także zdrowemu rozsądkowi, podjęłem się próby solowego rejsu łodzią wiosłową przez Ocean Spokojny z zachodu na wschód pomiędzy japońskim portem Choshi a wybrzeżem Ameryki. Odległość, jaką zamierzałem pokonać, miała wynieść ponad 6000 mil morskich. Dlaczego ocean? Dlaczego łódź wiosłowa? Książka ta po kolei to wyjaśni. Nikt nie trafi na Mount Everest, błąkając się po prostu po okolicy. Od dziecka moją wyobraźnię rozpalały bohaterskie czyny innych ludzi. Kochałem bieganie po dworze podczas burzy i silnych opadów, kiedy to wiatr gwizdał w gałęziach, a woda z ulewnych deszczów lała się strumieniami. Im bardziej grzmiało i wiało, tym lepiej. Do dziś bez strachu uwielbiam patrzeć na żywioły. Jak większość młodych ludzi, przechodziłem najróżniejsze stadia niechęci do ustalonego porządku. Chciałem czegoś innego. Nie wiedziałem czego, ale musiało być inne. Przyszłość była niewiadomą, dlatego zawsze chciałem wyruszyć w nieznane. I to uczucie towarzyszyło mi przez całe dzieciństwo i okres młodzieńczy. Było to uczucie ciekawe i podniecające. Niektórzy ludzie, do których z pewnością należę, rodzą się z tym czymś nieuchwytnym, które każe im dalej patrzeć niż innym. Z tym człowiek się rodzi Nie ma w tym żadnej jego zasługi. Nie można tego także wykształcić. To ciekawość życia, świata, granic możliwości ludzkich. To pewnego rodzaju uzależnienie, potrzeba zwiększonej dawki adrenaliny. Człowiek tak naprawdę posiada tylko to, co w nim jest. Dlatego też rejs łodzią wiosłową przez ocean potraktowałem nie jak kolejne wyzwanie, lecz osobistą próbę postawienia kroku dalej, podróż wewnętrzną, swojego rodzaju pielgrzymkę, której celem stało się dotarcie w głąb siebie. Każda bowiem bez wyjątku wędrówka przez odludzie, nieważne czy pełne drzew czy fal, jest zjawiskiem kluczowym w procesie wiedzy o sobie. Poprzez stawianie czoła wyzwaniom można odkryć, kim się jest naprawdę. Na odludziu grubość portfela nie ma najmniejszego znaczenia. Miernikiem wartości jesteś ty, twoje umiejętności i hart ducha. Wybrałem ocean jako pole konfrontacji z samym sobą, bo to właśnie ocean jest rzeczywiście najtrudniejszy i najbardziej wymagający. Potrzebna jest tu wiedza, doświadczenie, inteligencja, upartość i silna wola, a także pokora. Występuje tu też element niebezpieczeństwa, lecz w sumie jest on taki sam jak wszędzie. Nie ma w tym żadnej reguły. Nieważne bowiem jest, czy idziemy na żywioł, czy też się w pełni asekurujemy. I tak nie unikniemy tego, co ostateczne. Czasem lepiej przejść odważnie na drugą stronę w pełni jakiejś namiętności, niż kończyć życie blednąc i usychając smętnie z wiekiem. Kiedy pewnego dnia oznajmiłem, że zamierzam przepłynąć ocean łodzią wiosłową, potraktowano mnie jak szaleńca. Przywykłem po części do tego, że moje wyzwania są na początku źle odbierane i rozumiane, dlatego niewiele sobie z tych opinii robiłem. Straszono mnie niechybną śmiercią lub w najlepszym przypadku kalectwem fizycznym i psychicznym. Pytano, jak wyobrażam sobie samotne życie na oceanie w plastikowym światku o długości przeciętnego samochodu? Odpowiadałem, że życie nigdy mnie nie nudziło i nadal nie nudzi, bez względu na to, gdzie i z kim jestem. Moje młodzieńcze lata tak się układały, że od dziecka zawsze coś mnie pociągało. Nigdy się nie nudziłem. Człowiek o ruchliwym umyśle nie może się nudzić we własnym towarzystwie. Do dziś nigdy nie miałem czasu na to, co zaplanuję rano. Pasje, które realizowałem od dzieciństwa, często zmuszały mnie do przebywania we własnym towarzystwie. To też w pewnym sensie przywykłem do samotności. W dorosłym życiu też się nie nudziłem. Czegoż to ja nie robiłem. Na początku lat 70. ubiegłego stulecia odbywałem niezwykle interesującą służbę wojskową. Potem byłem kierowcą w PKS-ie, a następnie klezmerem, czyli muzykiem grającym na dancingach. Jako muzyk pracowałem w Polsce i za granicą. Pracowałem wszędzie, gdzie potrzebny był człowiek potrafiący grać na instrumentach klawiszowych. Grałem w knajpach, estradzie, cyrkach, operze i filharmonii, teatrze muzycznym, szkole baletowej, w szwajcarskich kurortach, ekskluzywnych hotelach i pianobarach. Byłem także organistą w kościele. Uczyłem gry na fortepianie, muzykowałem na ulicy, zabawach, w wiejskich ślubach i pogrzebach. Pracowałem jako dziennikarz, fotoreporter, kierowca tira, a nawet byłem klaunem w cyrku. Później ruszyłem w nieznany mi wcześniej świat i nawet się nie obejrzałem, kiedy stuknęło mi 20 lat na eksploracji Syberii. W tym czasie odbyłem kilkadziesiąt pionierskich wypraw w najbardziej niedostępne rejony Rosji i Mongolii. Organizowałem liczące tysiące kilometrów międzynarodowe rajdy samochodowe. Kierowałem dziesiątkami syberyjskich wypraw. Jestem pilotem samolotowym pierwszej klasy. Piszę książki. 3 lata temu wpisano mnie do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie najdłuższego koncertu fortepianowego na świecie, trwającego 103 godziny i 8 sekund. Komisja czuwająca nad prawidłowym przebiegiem rekordu, składająca się z 33 osób, w tym czasie spała kilkukrotnie. Założyłem fundację i do dziś prowadzę działalność charytatywną. Pomaga między innymi Polakom i ich potomkom zamieszkującym rozległe tereny Syberii. Zawsze nosiło mnie i byłem wszędzie, gdzie się coś działo. Nawet podczas historycznych porozumień sierpniowych byłem w bardzo bliskim otoczeniu sygnatariuszy i kierownictwa Solidarności. Robiłem wiele innych rzeczy, o których jeszcze dziś nie napiszę. Przytaczam ów szczątek mojego życiorysu, aby pokazać, że moja dotychczasowa obecność na tej planecie pełna jest różnorodnych zdarzeń, że z niejednego przysłowiowego pieca chleb jadłem i mam już pewne moralne prawo, aby zamierzyć się na szczyt ludzkich możliwości, czym jest dla mnie próba przedarcia się łodzią wiosłową przez Ocean Spokojny. Wszystko, co dotychczas robiłem, robiłem całym sobą, oddany bez reszty każdemu projektowi, każdej sprawie. Wciągam się w swoje projekty, są one dla mnie zobowiązaniem wobec samego siebie i gdybym musiał później z nich zrezygnować, byłaby to kapitulacja, z którą trudno byłoby mi żyć. To jakby kodeks osobistej etyki, którego przestrzegam, a który rozpoczął się małymi ryzykami w dzieciństwie. Niepowodzenie, brak próby, wycofanie się z projektu spowodowałoby utratę wiary w siebie. Nigdy się nie nudziłem, zawsze coś planowałem i dążyłem do tego. Do dziś potrafię marzyć na jawie. Zawsze myślę, jak dobrze zapowiada się przyszłość. Czuję się szczęśliwy, jestem pewny, że w tym, co robię, mam rację nawet wtedy, kiedy wyzywam los, bo nie czekam biernie, że samo się coś zmieni. Kiedy 5 lat temu zagłębiłem się w historię wioślarstwa oceanicznego, od razu zacząłem marzyć o wyprawie przez ocean. Było to coś akurat dla mnie, gdyż kochałem przyrodę, surową przyrodę, przezwyciężanie wszelkich trudności, a szczególnie walkę z żywiołem. Jak już wspomniałem, siedziało to we mnie od dzieciństwa. Śledziłem i kibicowałem różnym wioślarzom, staczającym swoją walkę z oceanem, w szczególności wioślarzom próbującym swych sił na północnym Pacyfiku. Przeglądając różne statystyki, a także ich życiorysy, uświadomiłem sobie, że ludzie ci to kwiat wioślarstwa. Ludzie, którzy zaszli z pewnością dalej niż my doszliśmy, dojdziemy. Jawili mi się w pewnym sensie wręcz jako nadludzie. Nie wyobrażałem sobie bowiem, jak można na paru metrach kwadratowych pokładu miesiącami walczyć z kaprysami oceanu. W głowie mi się to nie mieściło, ale na tyle zafascynowało, że od razu zapragnęłem stać się jednym z nich. Sama myśl o tym, że jak naprawdę zechcę, to też mogę wyruszyć na ocean, sprawiła, że już samym tym faktem poczułem się wyróżniony. Od tamtego czasu ocean spędzał mi sen z oczu. Stał się dla mnie wyzwaniem, credo, czymś, co dodało mi skrzydeł i silnie pchnęło do działania. Wioślarstwo oceaniczne ma już swoje tradycje. Co prawda nie tak długie jak żeglarstwo, chociaż pewnie pierwotny człowiek, zanim wpadł na pomysł zastosowania żagla, odpychał się na wodzie czymś przypominającym dzisiejsze wiosło. W wielu krajach wiosłowanie przez ocean stało się bardzo modne i zdobyło sporą rzeszę sympatyków. Z roku na rok ta dyscyplina sportu się rozwija. W Polsce jest praktycznie nieznane. Może z powodu braku dostępu do oceanu, chociaż gdyby tak rozumować, to nie mielibyśmy tak znakomitych alpinistów i himalaistów. Biorąc powyższe pod uwagę, poczułem się po trochu polskim prekursorem wioślarstwa oceanicznego. Dziś na oceanach w tej dziedzinie bezsprzecznie królują Brytyjczycy i Francuzi, chociaż i Amerykanów jest niemało. Współczesną przygodę z wiosłami na oceanie, jak przystało, rozpoczęli potomkowie Wikingów, Norwegowie George Harbo i Gabriel Samuelsen, którzy w 1896 roku łodzią Fox przepłynęli 3250 mil morskich w 55 dni i 13 godzin, startując z Battery Park na nowojorskim Manhattanie, a kończąc rejs w St. Mary's w Anglii. Po tym bezsprzecznym wyczynie nastąpiła licząca aż 70 lat przerwa, po której za wiosła chwycili Anglicy John Ridgway i Chay Blyth, którzy w 1966 roku na łodzi Puffin wystartowali z Virginia Beach w USA, aby dopłynąć do Europy. Niestety, śmiałkowie zaginęli na morzu. Więcej szczęścia mieli kolejni dwaj Anglicy, którzy tego samego roku łodzią English Rose 3 przepłynęli dystans 2485 mil w 91 dni na trasie z Orleanu do Irlandii. Rejs ten był szeroko komentowany przez media, co sprawiło, że wioślarstwo oceaniczne zaistniało w świadomości ludzi. Od tego czasu oceaniczni wioślarze zaczęli być częściej widywani na wodach wszystkich oceanów, choć prawdziwy ich wysyp nastąpił dopiero w 1997 roku i trwa do dziś. Pierwszym człowiekiem, który samotnie łodzią wiosłową przepłynął Ocean Atlantycki, został Anglik John Fairfax. W 1969 roku łodzią Britannica w 180 dni pokonał dystans 4342 mil morskich z San Augustine na Wyspach Kanaryjskich do Hollywood Beach na Florydzie. Pierwszym śmiałkiem, który postanowił na wiosłach przepłynąć Ocean Spokojny, został również Anglik Arthur Hornby. W 1970 roku łodzią Yorkshire Rose rozpoczął on rejs z japońskiego portu Kamaishi w kierunku wybrzeża Ameryki. Niestety, po 30 dniach walki z rozszalałym oceanem przerwał rejs. Ponowił go 2 lata później, lecz tym razem zrezygnował już po 3 dniach. Dopiero 21 lat później Francuz Gérard d'Aborville pokonał 6200 mil morskich w 134 dni, 12 godzin i 15 minut. Jako pierwszy wioślarz spiął ze sobą brzegi Japonii i Ameryki pomiędzy japońskim portem Choshi a Ilwako w Stanach Zjednoczonych. Później jeszcze kilku wioślarzy kilkukrotnie próbowało pokonać tę trasę, ale ocean żadnemu z nich na to nie pozwolił. Dopiero 14 lat później wyczyn swojego rodaka powtórzył Emmanuel Coindre, który pokonując 5988 mil morski dotarł do Cosbay w Oregonie w 130 dni, 14 godzin i 15 minut. Od tego czasu było jeszcze kilka prób, ale nikomu nie udało się pokonać tej niezwykle ekstremalnej oceanicznej trasy. Dla porównania, w tym samym czasie atlantyckie trasy wioślarskie pokonało kilkuset wioślarzy. Jak już wspomniałem, trasa przez północny Pacyfik uchodzi za najtrudniejszą w wioślarstwie oceanicznym. Dlatego też między innymi stała się ona dla mnie wyzwaniem. Zamierzyło się na nią w pojedynkę tylko 9 wioślarzy, z czego tylko 2 ukończyło rejs z powodzeniem. Rekordzistą na tej trasie był światowej sławy wioślarz Peter Bird z Anglii, który niestety bez powodzenia aż 5-krotnie próbował tu swojego szczęścia. Jego upór był niezwykły. Podczas jednej z prób przebywał na morzu aż 304 dni. Nigdy nie dotarł do Ameryki. Ostatnia jego próba w 1996 roku zakończyła się tragicznie. Zaginął na morzu, prawdopodobnie staranowany przez wieloryba lub statek. Od kiedy zacząłem interesować się wioślarstwem oceanicznym, stało się dla mnie jasne, że muszę popłynąć. Nie miałem co prawda jeszcze łodzi ani pieniędzy na nią, ale któż by się przejmował takimi drobiazgami? Ważne było, że chciałem, a chcieć to móc przecież. Zacząłem żyć projektem. Zbierałem wszelkie informacje dotyczące wioślarstwa oceanicznego, studiowałem mapy oceanu, śledziłem długoterminowe prognozy pogody na Pacyfiku. Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem wiedziałem więcej. Uczniem byłem pilnym. Wraz z nabywaniem wiedzy zacząłem się bać i im więcej wiedziałem o północnym Pacyfiku, tym bardziej się go bałem. Strach mój był jednak tłumiony, gdyż w dalszym ciągu nie miałem jeszcze łodzi, ani pieniędzy na jej budowę. Niemniej bałem się już jak diabli. Na razie jednak projekt stał w miejscu i pozostawało mi tylko opowiadanie o planowanym rejsie. W każdej mojej wyprawie największymi przeszkodami były brak czasu i środków finansowych. Niewątpliwie odegrały one dużą rolę i w tym przypadku. Pisałem do wielu potencjalnych sponsorów, starając się zainteresować ich moim projektem, lecz w większości nie dostałem nawet odpowiedzi. Trwało to ponad rok. W dalszym ciągu prosiłem gdzie mogłem, ale bezskutecznie. Projekt stał w miejscu, a ja tylko o nim opowiadałem. Pewnego razu opowiedziałem o swych planach pewnemu człowiekowi, z którym akurat łowiłem ryby na Morzu Ochockim, niedaleko Magadanu. Projekt bardzo mu się spodobał, więc zapytał, na jakim etapie realizacji się znajduję. Kiedy opowiedziałem, zgodnie z prawdą, że z powodu braku środków jest tylko w mojej głowie, natychmiast zaproponował pomoc. Miesiąc później rozpocząłem budowę łodzi, a Wiesław Jaroszewicz, bo o nim mowa, stał się ojcem chrzestnym projektu. Do dziś moja wdzięczność nie ma granic za tę niezwykłą, bezinteresowną pomoc, która pozwoliła mi ruszyć z miejsca. Żadna z dotychczasowych moich wypraw i rekordów nie byłaby możliwa bez entuzjazmu, wsparcia i zaangażowania wielu ludzi. Dlatego pragnę już w tym momencie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w przygotowaniach do tego wyczynu. Stosowną treść imiennych podziękowań zamieszczam na końcu książki. Morzu całą powierza jej, mgła spowijał, nie ma dokąd.